Cześć, cześć. Papa Sushiri, ja tu go. Dzień kolejny, czyli 18, w którym wbijemy rank 11. Dzień 18, w którym wbijemy rank 11. Trochę się zarymowało. Okej. Okay. Bierzmy Unagi Magi. Tutaj no na nic mi nie stać, czyli rozpoczynamy. Dzień. Rozpoczynamy dzień. No, 18, tak? Przyszła Peri. Mamy cały czas wiosnę. Cherry Blossom Festival, to jest to święto. I od początku sobie założymy ryży. Ryż. I zobaczymy, który wybiorą. Peri wybrała biały ryż. Do Unagi Maki potrzebny jest ciemny ryż. To jest ostatni dzień, kiedy to święto obchodzimy, nie? Od następnego dnia będzie już inne święto. Poczekaj. No, mogę odebrać. Unagi Maki pierwsze. Można od razu zrobić herbatkę. Orzeszki. O, nie trafione. No to jak zacząłem to wcześniej, to mogę wyrzucać. No. I nie wiem, różowy papier może będzie? No i arbuzik. Arbuzik. Pięknie. Dobrze, tutaj nie trzeba flipa przewracać na stronę papieru. Trzeba poukładać kilka składników. Spróbujemy dzisiaj trochę to szybciej układać. Aż w jednym miejscu chyba za dużo było. Trochę palec boli od tego przesuwania. Okej. Czyli tutaj nie będzie perfekta niestety. Moje nos już jest krzywo pokrojone. A, bo będzie perfekt. Będzie perfekt, bo jednak no nie obchodzi ich to, że jeden kawałek suszy jest za krótki. Okej, Wika. No i patrzcie, trafiłem z ryżem. Trafiłem z ryżem i z papierem. A to się nie trafia zbyt często, nie? Okej, gdzie jest ten kawałek? Tu jest ten kawałek. A później będą go kartki. Na obrazku wszystko widać. Berta wie, co zamawia. I potem jest jeszcze posypka B. Posypka B. Okej. Pięknie. Wstawmy od razu ryż. Nie wiem, jak to jest, że przełączyłem się na build, a i tak mnie cofnęło na... no tutaj. Okej, no. Zrobiłem sushi do końca, no to mnie to przeniosło.
Tak jak zawsze przynosiło. Ale ja już kliknąłem, że chcę być w stacji obok. Ja jeszcze w tej stacji pojawiłem raz. Powiedziałem, kliknąłem, że chcę być w stacji obok, a i tak mnie to cofnęło. No okej. No dobra, może być. Tutaj może nawet być perfekt. Oczywiście, że jest. 5 brązowych medali już jest zdobyte. Runda. No i fajnie. I który ryż? No ten będzie pierwszy. Nie wiem, biały ryż? Okej, okay, tutaj trzeba zrobić perfekcyjny, nie? Bo jest zamówienie specjalne do zdobycia. Okej, okay. Ja miałem... Nigdy nie wiem, w którą stronę przesuwać tą maszynkę z sosami, żeby trafić na ten sos od razu przy pierwszym szukaniu. Okej. Od razu sobie to wydamy, żeby już, jak już ten perfekt ma tu być, to żebyśmy go zdobyli. O, trafiłem obok. Czyli wyrzuć. No ej. O co chodzi? O co chodzi? Zaraz co mi polecą punkty zaczekania, tylko dlatego, że nie odbieram telefonu. Teraz go odbiorę już. Biały ryż, ten biały papier, wszystko fajnie, ale nie na białym. Ale ryż jest ciemny, a nie biały. Wydaj to w końcu. Ale perfekt, jeszcze się utrzymał. 5 zamówień specjalnych już mamy. Momo Mango jest dzisiaj odblokowane. Dlatego na razie nie mogę zrobić, bo nie wiem, czy nie mam jakby klienta, który ten ryż zamawia. No już go nie będę miał. Akari chce ciemny ryż. Czyli to do kosza. Mogę zrobić od razu, to nie? No i tak tamte... Akari jeszcze nie straci punktów za czekanie. A punkty za czekanie może stracić tutaj osoba, która jest pod... czwórką. To trochę trzeba się... pospieszyć. Okej, okay, i teraz mamy jeden, i tutaj ma być zielony papier do zamówienia Akari. I wychodzi na to, że jestem w stanie zrobić dzień szybciej niż 13 minut. Tylko trzeba szybciej to kroić. Nie, czy kroić, no układać. I te ryże na zapas robić. Póki ich nie będzie więcej, to mogę je robić na zapas. Nawet jeśli błędnie zrobiłem te ryże na zapas, to mogłoby się sprawić tak, że akurat wszystkie byłyby
pod klientów, nie? I nawet jak ładnie perfekty dzisiaj wychodzą. Dzień 18 jest taki ładny. No i pytanie, jak tutaj wyjdzie. Naruto Maki, chodźcie. No, nie wiem, czy to nie... No idź. Chociaż nie, jest ok. Jest ok, chyba nie ma żadnych błędów. Ewentualnie jeden kawałek leży na drugim. No dobrze, toru. Dawno cię nie dawno cię nie było, powiem ci. Okej. Okay. Herbatka. O. Zaraz się okaże, że ten dzień faktycznie się znowu skończy 13 minutowy. No, jest perfekt. A jak widać, u toru nie mamy ani jednej gwiazdki. Chyba u niej robiliśmy wtedy tą naklejkę, że klient pierwszy jest ostatnim. Aha, tego nie potrzebujemy. A właśnie, przecież my mieliśmy zrobiony ten papier dla toru. Bo mieliśmy biały ryż. Znaczy... No, ciemny ryż na białym papierze. Mieliśmy. Bo mieliśmy, jak zauważyliście, mieliśmy teraz dwie rolki tego samego ryżu. Jeden właśnie wyrzuciłem, bo już nie przydał się. Teraz mi się przypomniało, że... No bo jak pamiętacie, wtedy jak robiliśmy te ryże do przodu, mieliśmy jeden ryż na środku, ciemny. Tak sobie wylosowałem, że na biały papier go położyłem. I okazało się, że to był dobry strzał. I teraz jeszcze tylko perfekcyjnie trafić u Akari i będziemy mieli perfekcyjny dzień. Tylko żebym teraz X-a nie trafił, bo... Trochę na niego najeżdżałem. Ok, gdzie jest ta posypka? Ostatni raz ją wykorzystać mogę. Żeby ostatni dzień Cherry Blossom Festival udał się perfekcyjnie. A jak już mikrojenie wyjdzie perfekcyjnie, no to tylko jeszcze shake perfekcyjnie zrobić. No właśnie, perfekcyjnie go zrobić. Czyli do kosza. Kolejny do kosza. Szkoda, że tu nie ma opcji X. Przy tym szejku tylko trzeba poczekać, aż się naleje i dopiero go wyrzucić. Okej. Okay. No znowu. Nie śpiesz się, nie śpiesz. Poczekaj. Nie chcę skoczyć to. A nie chcę tracić punktów za szejka, no. Raz. Dwa. I to coś. Trzy. No i pięknie. Akari. No. A czekanie nie wyszło, bo chyba za długo czekała na zapisanie zamówienia. Ale chociaż gwiazdkę dała, nie? W build coś nie wyszło jeszcze.
Okej, rank 11. Halloween Hunt. Perry. Trochę za ostatnie sushi dłużej robiłem, nie? Trzecie drzwi. No oczywiście, że ją znalazłem. Ktoś myślał inaczej? No 15 minut rozgrywam te dni. Okej. Okay. Tyle trzeba czasu, to będziemy tyle czasu wykorzystywać. Odcinko do maja się rozpoczyna. Do zobaczenia, cześć!